Zgadzam kworum. Lista obecności jest w czasie dopisywania? Uprzejmie chciałem poinformować sprawozdania z... Uprzejmie chciałem Państwa poinformować, że sprawozdania z sesji, którą zrobił Pan dwie sesje temu, nie jesteśmy jeszcze gotowi, dlatego że poszły do poprawki uwagi do Pana Spyskiego, dlatego że pewne zdania były wyciągnięte z kontekstu, dlatego było rozszerzone, żeby... Poprawione wypowiedzi były zgodnie z nagraniem. Pan Tadeusz jeszcze nie dał swojej odpowiedzi ostatecznej. W związku z tym czekamy na odpowiedź. Proszę Państwa, otwieram 28. sesję Rady Dzielnicy 13, 25 marca 2014 roku. Sesja miała być za tydzień, ale ze względu na budżet partycypacyjny zwołaliśmy ją. Pozwolę sobie zwołać ją wcześniej o tydzień, żebyśmy się wyrobili w terminarzu, który jest związany z budżetem partycypacyjnym. Porządek obrad macie Państwo przed sobą. Mamy niedużo punktów. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. To jest trochę nagły rzeczy. Wszystkie wprowadzenie głosujemy. Najpierw to jest przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, z 18 lutego, z 47 sesji. Nie wpłynęły żadne poprawki, Pani Renato, nie wpłynęły żadne poprawki. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 47 sesji Rady Dzielnicy 13 z 18 lutego 2014 roku? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 47 sesji z 18 lutego 2014 roku. Teraz przegłosowujemy wprowadzenie do porządku obrad. Wszystkie punkty musimy przegłosować. Projekt uchwały według druku nr 1, projekt w sprawie opinii do koncepcji przebudowy rynku podlskiego w Krakowie, to jest projekt Komisji Infrastruktury. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad druku nr 1? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 1. Projekt uchwały według druku nr 2, projekt Komisji Infrastruktury w sprawie zbycia części działki 322/45 położonych przy ulicy Krzywda. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie do porządku obrad druku nr 2? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Nie zabrała. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 2. Projekt uchwały według druku nr 2. Projekt uchwały według druku nr 3. Projekt uchwały Komisji Sportu sprawozdania podejrzane z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowych szkolnej infrastruktury sportowej rekreacyjnej na 2014 rok. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, nie zabrała. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 3. Projekt uchwały według druku nr 4, to jest projekt w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy 13. To jest projekt zarządu. Głos za, głos przeciw. Macie to Państwo przed sobą. Zgłosiły się 3 osoby. Lista jest otwarta. Pan Nowak potwierdził pisemnie, że jest zgłoszenie z jego zachowaniem. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 4? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Nie zamierza wprowadziła do porządku obrad druku nr 4. Projekt zarządu według druku nr 5, to jest płaść podatki w Krakowie, rozdysponowanie środków, to jest nagrody dzielnic. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 5? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jest zabrana. Wprowadziła do porządku obrad druk nr 5. Uchwały zarządu druk nr 6 w sprawie zadań powierzonych za 2014 rok. Chodzi o zmianę nazwy zadania. Nie powierzonych, przepraszam. Płacz podatki był wcześniej, teraz jest priorytetowy na 2014 rok. Pisze w tej uchwale płać podatki, pisze środki w wysokości 30 tysięcy. Tak, dobrze pisze. Wszystko jest dobrze. Będziemy w trakcie omawiać.
Teraz już jesteśmy w druku numer 6, to jest zmiana nazwy zadania. Przy zadaniach priorytetowych. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad numer 6? 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się za rada. Wprowadzę do porządku obrad numer 6. Punkt numer 7 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu na następny okres. To jest sprawa komisji mieszkania bezpiecznej. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych zaprowadzają do porządku obrad numer 7? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 rada prowadziła do porządku obrad numer 7. Teraz uchwała według druku numer 8, to jest uchwała zarządu w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości pozostałej w twardym zarządzie szkolnego schroniska młodzieżowego Grochowa 21. To chodzi o sieć telefonii komórkowej. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad numer 8? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zamknę za wprowadzenie do porządku obrad numer 8. Projekt uchwały grupy radnych. Bo nie mamy scelowane, to za chwilę scelujemy. W sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o usunięcie instalacji 10 metrów sześciennych zimnego powietrza w Krakowa. Pozostałe po również Artwą Festura 2013 podgórzu, z terenu podgórza. Jest stosowna ilość podpisów, jest to projekt grupy radnych. Święci się przepisie. Przerwę dostrzegujemy. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad numer 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 12 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że rada wprowadziła do porządku obrad druk numer 9. Nie mam jeszcze kandydatów, to wtedy będzie uchwała odnośnie, jak się ukonstytuuje komisja. To wtedy dopiero będziemy tą komisję przyjmować w ramach tego wniosku. Będzie jeszcze jeden w trybie nagród. Czy grupa radnych? Grupa radnych, komisja, mają jakiś projekt uchwały? Nie. W związku z tym stwierdzam, że rada przegłosowała porządek obrad i przystępujemy do procedowania poszczególnych punktów.